Witam Was, kochani, w kolejnym odcinku vlogowym, czwartkowym. Wakacyjnym, tak jak widzicie, hamak, piękna pogoda, ogród, drzewa, ptaki, czego tutaj chcieć więcej. Zapraszam Was na rozważanie Bożego Słowa, które dzisiaj będzie dotyczyło bycia autentycznym, życia bez obłudy, bycia przejrzystym dla innych ludzi. Same fajne tematy. Pamiętam, kiedy byłam w liceum, moja najlepsza przyjaciółka kiedyś zaprosiła mnie do siebie na wieś, żebym tam pojechała, spędziła z nią czas. Zaprosiła również inną dziewczynę, również swoją przyjaciółkę, i tak próbowałyśmy we trzy się porozumiewać. I kiedyś pamiętam, że popłynęłam sobie sama pontonem na taką samotną wyprawę. Kiedy z niej wracałam, to usłyszałam, że w domku, w którym żeśmy mieszkały, ta moja najlepsza przyjaciółka obgaduje mnie z tą drugą dziewczyną. I tak długo o mnie rozmawiały. Ja tam stałam przez chwilę pod tym domkiem i słyszałam każde słowo. Nie chciałam wchodzić, nie chciałam tego przerywać, tylko chciałam usłyszeć wszystko, co mają do powiedzenia na mój temat. I pamiętam, że to wtedy tak mocno mnie przetrąciło, dotknęło, ponieważ to była moja najlepsza przyjaciółka. I nigdy do tej pory. Nie, nie mówiła o mnie niczego, że jej się coś nie podoba. No, w naszych rozmowach po prostu prywatnych nigdy szczerze mi nie powiedziała, że coś e, ma przeciwko mnie. A teraz usłyszałam ją, jak po prostu płynnie, pełnymi zdaniami opowiada o mnie różne e, takie krzywdzące, nieprzyjemne rzeczy. Pamiętam, że tamtego dnia postanowiłam, że nie przerwę tej rozmowy i nie przyznam się do tego, że słyszałam to, co one o mnie mówią. Obserwowałam je przez następne dni. Jak gdyby nic się nie stało, po prostu były dla mnie miłe i uśmiechały się. Nigdy nie powiedziałam tej mojej przyjaciółce o tym, że słyszałam to. Ale to był, było takie zetknięcie, chyba pierwszy raz takim, z taką obłudą, która przerosła mnie, jak gdyby ja nie wiedziałam, co z tym zrobić. Nie wiedziałam, jak to skonfrontować, nie chciałam się kłócić, nie chciałam... Dalej się przyjaźnić z tą dziewczyną. I pomyślałam sobie, jak wielu jest takich ludzi na świecie, którzy wydają się uśmiechać do nas, być przyjaznymi, życzliwymi, udają naszych przyjaciół, a tak naprawdę nimi nie są. Bo gdzieś tam w głowach, w swoich sercach pielęgnują złe myśli o nas, pielęgnują różne nasze upadki i kiedy tylko nadarza się okazja, to opowiadają o tym innym, tak? Dzielą się z obfitości swojego serca. Kiedy czytamy Biblię, to widzimy, że Jezus bardzo mocno konfrontował takie postawy i reagował na to. Mówił do swoich uczniów, żeby się strzegli kwasu faryzeuszy i sadyceuszy, czyli strzegli się tego zaraźliwego czynnika, który udziela się ludziom, kiedy się ze sobą spotykają, coś im się nie podoba, zaczynają o tym rozmawiać i nawzajem siebie nakręcają w taką negatywną stronę. Kiedy już nie tylko wyrażają swoje odczucia, ale Idą dalej. Oceniają daną osobę, negatywnie oceniają, oceniają jej motywy e, działania, i gdyby taka osoba to usłyszała, to po prostu byłaby bardzo skrzywdzona, poczułaby się odrzucona i skrzywdzona. W Ewangelii Łukasza w 12 rozdziale czytamy takie słowa: strzeżcie się kwasu, to znaczy obłudy faryzeuszów, nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani nic tajemnego, co by się nie stało wiadome. Dlatego, wszystko, co powiedzieliście w mroku, w świetle będzie słyszane, a coście w izbie szeptali do ucha, głosić będą na dachach. I dokładnie to, o czym powiedział Jezus, stało się wtedy wie, wiele, wiele lat temu, kiedy byłam u mojej koleżanki na wsi na wakacjach. Zbyt długo nie da się. Utrzymać negatywnej postawy względem drugiego człowieka, I nawet jeżeli udajemy, nawet jeżeli jesteśmy obłudni, maskujemy się i umiemy to e, ubrać w piękne ubranka, to w końcu zostanie to zdemaskowane, w końcu wyjdzie to na światło dzienne. I e, czytając takie słowa, oczywiście przypominamy sobie różne takie historie, jak ta moja, e, jak wiele razy żeśmy dowiedzieli się o tym, że nasi bliscy, bliscy znajomi, czy przyjaciele, czy nawet rodzina. Właśnie mówiła o nas, pod naszą nieobecność, źle. I, I to nas zabolało. I pamiętamy te momenty. Ale teraz, za każdym razem, kiedy czytamy Pismo Święte, to chodzi o to, żeby skanować swoje własne serce, żeby badać je, żeby nasze postępowanie nie, nie było właśnie takie, tak? Żebyśmy my nie byli obłudni. Więc jedna rzecz, że zauważamy to w świecie i doświadczamy tego zła, ale inna rzecz, żebyśmy my sami nie czynili tego. Tak więc, e, kiedy czytam ten tekst, myślę sobie, Boże, mm, chcę mieć taką świadomość za każdym razem, kiedy coś mówię, to żeby to była taka mowa, której bym się nie powstydziła, gdyby ktoś mi dał mikrofon i na środku ulicy byłyby słyszane moje słowa. Jeżeli coś mówię po prostu mojemu mężowi, no nie mówię tutaj o sytuacjach intymnych, tak, ale mówię e, na przykład opowiadając o swoich znajomych czy ludziach, których poznałam, to. To muszę mówić tak, że gdyby nawet ktoś zrobił e, spis tych moich wszystkich słów albo nagrał to na e, dyktafon i później gdzieś puścił w sieć, w internet albo w publicznym miejscu, to żebym się tego nie wstydziła. Żeby w mojej mowie nie było złośliwości, nie było właśnie osądzania motywów drugiego człowieka, nie było e, takiej dwulicowości, to znaczy, że z jednej strony takiej osobie nie daję w ogóle znać o tym, że coś mi w niej nie pasuje, a, a z drugiej strony w moim sercu toczą się jakieś, wiecie, wielkie, straszne rzeczy na jej temat, bo przeżywam, bo, bo mnie coś boli, bo jestem oburzona, a właśnie patrząc prosto w twarz tej osoby nie jestem w stanie tego powiedzieć. Tak więc wierzę, że ten werset jest napisany po to, żebyśmy... Byli tacy sami. Pan Bóg by pragnął, żebyśmy byli tacy sami, żebyśmy mieli taką spójną osobowość, um, żebyśmy w autentyczny sposób mogli być sobą w każdej sytuacji, żeby nas nasze serce nie było podzielone na, na takie okresy, kiedy jesteśmy sami ze sobą, albo z bliskim przyjacielem, czy z mężem, żoną, i tam wylewamy swoje serce i mówimy to, co naprawdę myślimy, ale potem, kiedy jesteśmy z innymi ludźmi, to udajemy. Tak, zakładamy jakieś maski i po prostu udajemy, mamy piękny uśmiech i taką swobodną gadkę, jesteśmy kimś innym wtedy. Wierzę, że Bóg pragnie, byśmy byli tacy sami wszędzie i zawsze, kiedy jesteśmy sami, kiedy jesteśmy z bliskimi nam osobami i również kiedy jesteśmy w publicznym miejscu. Z tym wiąże się Pewna odwaga. Myślę, że wiele osób zakłada właśnie takie maski, udaje, są dwulicowi. Ja też czasami, tak? Nie tylko oni, ale ja też czasami prawdopodobnie. Ponieważ się boimy pokazać prawdziwą twarz, ponieważ boimy się powiedzieć wprost komuś, że coś nam nie pasuje. Nie chcemy konfrontacji, nie chcemy, żeby było nieprzyjemnie, albo nie potrafimy tego zrobić właściwie. Tak więc, jakby żyjemy takim podwójnym życiem, tak? Mamy dwie twarze. I to nie jest właściwe, i to nie jest dobre. Jedna rzecz jest też taka, że my czasami sobie pozwalamy na takie a, dokładanie do tego, co już zaobserwowaliśmy, że zaczynamy to interpretować w negatywny sposób. Jakoś jest nam na rękę to, żeby opowiedzieć o kimś sobie samym, nawet czasami coś więcej na temat tej osoby właśnie zahaczyć o jej motywy życia, o jakieś inne wady charakteru, albo nawet o wygląd. I przez to, że tak tą osobę sobie um, budujemy w swoich własnych myślach negatywnie, to przez jakiś kontrast czujemy się może lepiej wtedy. Także ona jest taka straszna, a ja taka nie jestem. I to też jest postawa, która jest bardzo mocno konfrontowana przez Jezusa w Piśmie Świętym i czytamy jego słowa, że to porównywanie się, chociażby, Faryzeusza, który przyszedł do świątyni, pamiętacie, i modlił się, dziękuję Ci, Boże, że nie jestem jak ten celnik, to porównywanie się jest przez Jezusa negatywnie ocenione. Także my nie możemy w ten sposób czynić: nie możemy oceniać tej osoby, która wydaje się być gorsza od nas. I na jej tle się wybijać, tak, po, polepszać sobie swoje własne samopoczucie. To jest po prostu żałosne. Bóg widzi w serce każdego z nas i, i widzi, jaka jest prawda. I jeżeli my nie chcemy zobaczyć tej prawdy, nie chcemy przyznać Bogu, że On ma rację i że, e, że ta prawda jest prawdą, to oszukiwujemy sami siebie i ta, to kłamstwo potem wydaje pewien owoc. Postaci tego, że nasze serca są po prostu e, brudne, są zniekształcone. To, to zło, które, którym jest właśnie obłuda porównywanie się do innych, wywyższanie się nad innych, dopisywanie złych cech innej osobie, ocenianie ich motywów, chociaż nie znamy wcale ich motywacji do końca, nie znamy ich sytuacji, ale już zakładamy zło. To wszystko Potem uszkadza nas, tak? uszkadza naszą duszę, nasz sposób postrzegania. Jezus powiedział, że jeżeli oko jest chore, to światło, które będzie w nas, będzie ciemnością. Ta ciemność nas uszkadza u, u Ziemia, pozbawia radości, pozbawia perspektywy właściwej. To, to jest pewna choroba. I dlatego my musimy mieć czyste oko, czyli czyste spojrzenie na innych ludzi. Nawet jeżeli coś nam nie pasuje, to możemy przyjść z tym do Boga i powiedzieć Bogu, że ta osoba mnie zraniła albo się dziwnie zachowuje i możemy się z Bogiem podzielić, możemy się modlić o taką osobę, tak, żeby zachowywać w czystości swoje serce, nie pozwolić sobie na takie właśnie negatywne fantazjowanie, na negatywną ocenę. Tak, żebyśmy się nie powstydzili. Jeżeli mówimy coś o innych ludziach, sobie w sercu, Albo Bogu, albo komuś bliskiemu, i jesteśmy wtedy swobodni, to żebyśmy się nie powstydzili tych słów, gdyby one zostały spisane i upublicznione, gdyby ta osoba miała nas usłyszeć. Ja prawdę mówiąc staram się stosować taką zasadę, że kiedy o kimś mówię, właśnie w takim małym gronie, albo w swoim własnym sercu, to czasami sobie wyobrażam, jak zareagowałaby ta osoba, gdyby usłyszała te moje myśli, albo usłyszała moje słowa, które wypowiadam do mojego przyjaciela. Czy ona by się dobrze czuła, czy czułaby się szanowana, czy odebrałaby by miłość, czy też um, czułaby się urażona? I staram się tak myśleć, nie tylko mówić, ale też tak myśleć, żeby moje myśli były czyste, żeby moje myśli były. Takimi myślami, jakie Bóg ma względem tej osoby. To się też łączy trochę z takim proroczym spojrzeniem na innych ludzi, gdzie, gdzie Bóg e, przez społeczność z nami, kiedy modlimy się o innych, kiedy staramy się życzliwie patrzeć na innych, daje nam, użycza nam swojego spojrzenia i my zaczynamy kawałeczek więcej życia tego człowieka widzieć, rozumieć. I już patrzymy na niego. Nie przez pryzmat tego, co, co widać, co jest widoczne, ale przez pryzmat tego, jakimi Bóg ich stworzył, jakie ma dla nich przeznaczenie, jakie, jaką ma wizję ich życia. I wtedy jest łatwiej się modlić, łatwiej być zachwyconym takim człowiekiem, tak? czyli już nie być załamanym, że ma jakieś tam wady, ale, ale dostrzegać to piękno, które buduje nasze serce. I wtedy, kiedy rozmawiamy z taką osobą, Mamy dużo do powiedzenia. Mamy dużo dobrego do powiedzenia. Możemy zbudować taką osobę, możemy przynieść jej nadzieję, możemy dać jej szerszą perspektywę, ponieważ Bóg już nam objawił kawałeczek z ich natury i tej natury, do której chce ich doprowadzić, tego celu, tego przeznaczenia, do którego ich stworzył. Rozmowa z nami dla takiej osoby będzie pewnym olśnieniem, pewnym wow. Teraz rozumiem, czuję się silny, chcę. Taki być, chce się rozwijać, chce być lepszy. Jezus tą obudę nazwał kwasem, ponieważ kwas to jest, to jest coś negatywnego, tak? Chyba, że mamy zakwas w zupie czy też w chlebie, który jest potrzebny, tak? Do tego, żeby powstało coś smacznego i dobrego. Ale zakwas jest czymś, co, co psuje zazwyczaj smak. Tak? Kiedy, kiedy coś się psuje, zaczyna się kisić, kwasić a, i staje się niezdatne do zjedzenia. Więc e, taki kwas sprawia, że nasze życie się psuje. Psuje się od wewnątrz. Także to, co mówimy, to, co robimy, staje się dla innych ludzi niestrawne. Nie są w stanie z nami wytrzymać, nie chcą z nami być. Psuje to nasze relacje z innymi. Ten kwas jest również taki zaraźliwy. Jeżeli masz do czynienia z takimi ludźmi, którzy źle mówią o innych, którzy są dwulicowi, którzy nie mówią tego, co myślą, tylko udają. To udziela Ci się taka atmosfera, udziela Ci się taki styl bycia. Tak więc e, też musimy patrzeć, e, z kim spędzamy czas. Jeżeli, nie wiem, nasz znajomy e, jest taką osobą na wskroś przenikniętą, taką obłudą, to, e, to warto zrezygnować z takiej przyjaźni, z takiej relacji. Jeżeli komuś z naszych znajomych zdarza się, że od czasu do czasu używa takich słów, czy jest dwulicowy, to wtedy wierzę, że warto jest po prostu porozmawiać szczerze i powiedzieć takiej osobie: Słuchaj, kocham cię, lubię z Tobą spędzać czas, ale teraz mówisz niewłaściwe rzeczy. Zobacz. Tak, dobrze jest po prostu zwrócić uwagę, że jestem w bliskich relacjach z kimś. Jeżeli ktoś również mnie szanuje i się przyjaźni ze mną, to właściwie też odbierze moją uwagę. I nade wszystko musimy pilnować swoich własnych serc, żeby nie być ludźmi. Dwulicowymi, żeby nie było w nas obłudy, żeby nie było dwóch wersji historii dla ludzi, którzy mnie dobrze znają, którymi chcę się podzielić swoim sercem tym, co mam wewnątrz, i dla ludzi, którzy mnie tylko obserwują z daleka, i tam muszę przedstawić zupełnie inną wersję historii. Muszę prawda, udawać, że jest inaczej niż, niż to, co mam w środku, co mam w sercu. Ta obłuda też łączy się z tym, że my. Nie rozumiemy, nie odczuwamy tego, jak blisko jest Bóg i że On cały czas jest. I On patrzy na nas. On patrzy na nas w tym momencie, kiedy my jesteśmy szczerzy i w tym momencie, kiedy jesteśmy nieszczerzy. I ta świadomość, że jest ktoś, kto cały czas z nami jest, że, że Bóg słyszy nas i, i co On może myśleć o tym wszystkim. Tak? Że, że to nie jest tak, że to tutaj sobie tak po cichutku po cichutku coś zrobię, i nikt tego nie zauważy. Tak jak tutaj czytaliśmy przed chwileczką, Jezus mówi o tym, że to, co będziemy mówili w mroku, w świetle będzie słyszane. To, co do ucha komuś szepczemy, będzie na dachach rozgłaszane. To znaczy, że wszystko, co, co mówimy i co robimy, stanie się kiedyś jawne dla całego świata. Teraz już jest jawne dla Boga, ponieważ On to wszystko widzi i jest obecny, ale kiedyś stanie się jawne dla wszystkich. I jeżeli nie zawstydza nas fakt, że, że w Bożych oczach to kiepsko wygląda, tak, ta nasza obuda, to może powinien zawstydzić nas fakt, że kiedyś e, wszyscy ludzie to zobaczą. I wtedy dopiero będzie wstyd. I wtedy e, ta skala, że tak powiem, problemu będzie olbrzymia. Oczywiście trudno sobie to wyobrazić, ale my wierzący, którzy poważnie podchodzimy do Bożego Słowa, musimy sobie to wyobrazić, ponieważ to słowo jest prawdziwe i skoro Jezus tak mówi, to znaczy, że tak się stanie. I, i wszystkie te nasze ciemne myśli, niewyznane grzechy, niechęci do innych ludzi, to wszystko stanie się jawne. Ja nie jestem od tego wolna i czasami łapię się na tym, że że myślę w negatywny sposób o kimś. Kiedy to zauważam, mówię: Boże, pomóż mi, bo jestem beznadziejna. Nie wiem, dlaczego takie myśli się kotłują we mnie. To są często z... myśli związane z emocjami, takie myśli serca, można powiedzieć. Yy, prawdopodobnie jest to związane z różnymi słabościami, a jakimiś nieuzdrowionymi miejscami w moim sercu, w moim życiu, gdzie jest jakaś niepewność, brak poczucia wartości. Nadal te rzeczy się odzywają, właśnie. Zetknięciu z innymi ludźmi. Uderz w stół, a nożyce się odezwą. Kiedy spotykamy się z pewnymi ludźmi, to pewne elementy zaczynają brzęczeć w nas. Warto się przyjrzeć wtedy tym elementom. Dlaczego to we mnie brzęczy? Dlaczego to mnie dotyka? Dlaczego ta osoba mnie drażni? Dlaczego mam negatywne zdanie o tej osobie? I nawet jeżeli staramy się być obiektywni i widzimy pewne rzeczy, że ktoś grzeszy, wiecie, że ktoś naprawdę czyni krzywdę innym ludziom, to też nie daje nam pozwolenia do tego, żeby źle o nich mówić. Musimy patrzeć na takich ludzi jako na chorych, grzesznych po prostu, którzy mają pewne problemy i słabości, tak jak my. Jesteśmy w pewnym stopniu chorzy i grzeszni. Upadamy, mamy pewne Problemy, z którymi jeszcze sobie nie daliśmy rady, jeszcze żeśmy ich nie wyznali Bogu, być może nawet nie jesteśmy świadomi, że one są, bo, bo taka jest prawda, że, że idziemy przez całe życie i Pan Bóg nam pokazuje następne warstwy, które są do odklejenia i do, do wykasowania. Tak więc, widząc jakiś problem u innego człowieka, mamy się modlić, mamy podchodzić z taką łaską, której sami żeśmy doświadczyli od Boga, i wtedy nie będzie w nas obłudy, nie będzie tej dwulicowości. Będą pewne zmagania, tak, będą zmagania z innymi ludźmi. Będziemy przechodzili trudne momenty, kiedy wewnątrz będzie w nas buzowało, ale, ale ta chęć, żeby być czystymi przed Bogiem, chęć, żeby modlić się o tych ludzi, żeby mieć inne nastawienie, będzie wystarczająca do tego, żeby Bóg dał nam łaskę, by kochać. I żeby być autentycznymi, żeby być szczerymi. Takimi, jakimi. Był Jezus i będziemy przemieniani. To wszystko będzie się zmieniało. Nie wiem, czy wy macie problemy z obłudą. Obłuda to jest taki, takie mocne słowo i, i trudno jest przyznać coś takiego. Tak, jestem czasami obłudna. Ale, ale warto jest przebadać swoje własne serce przed Bogiem i oddać to, co do nas nie pasuje, co nie jest Bożym zamiarem dla nas. Jeżeli inaczej zachowuję się, kiedy jestem sama, Inaczej zachowuje się wśród ludzi. Inne rzeczy mówię bliskim, trzeciom, inne rzeczy na ten sam temat mówię szerszemu gronu. To, to warto zbadać, co tutaj jest grane, dlaczego tak się zachowuje. Czy nie jest to obłudą, czy nie jest to jakimś, właśnie, życiem w dwóch światach. I Pan Bóg będzie nam błogosławił w tym, żebyśmy mieli czyste serca i żebyśmy byli taką samą osobą w każdym położeniu, wśród jakichkolwiek ludzi. I żebyśmy się nie wstydzili, kiedy On już przyjdzie, rozłoży wszystkie księgi, wszystkie rejestry, wszystko będzie wiadome o nas i o świecie, żebyśmy wtedy byli spokojni, tak? wiedząc o tym, że nasze życie jest złożone w Jezusie Chrystusie i Jemu, żeśmy powierzyli wszystkie kwestie, wszystkie sprawy. Jak zawsze czekam na Wasze komentarze pod tym filmikiem. Co myślicie na temat obłudy? Czy tego doświadczyliście w swoim życiu? Jak sobie z tym poradziliście i jak staracie się też strzec swoich własnych serc, żeby nie być obłudnymi. Do zobaczenia za tydzień, w czwartek. Pozdrawiam Was wakacyjnie i do zobaczenia już niedługo z Panem Bogiem. Papapa. Pa, pa.